Witam w kolejnej części kursu. W tej części kursu zajmiemy się modelowaniem obciążenia od wiatru. W naszym modelu występują cztery warianty obciążenia wiatrem z dwóch kierunków, 0 i 90 stopni, na ścianę szczytową i na ścianę podłużną. Odsyłam do mojego opracowania, jeżeli chcecie wiedzieć, skąd te wartości obciążeń rzeczywiście się wzięły. Opracowanie jest do pobrania na stronie raz23kat. Bardzo serdecznie zapraszam. Ja w tym kursie postaram się przedstawić obciążenie wiatrem na ścianę podłużną W1 oraz na ścianę szczytową W2. Pod odcinkiem znajdzie się plik do pobrania, w którym pojawią się również ten wiatr z drugiego kierunku, wiatr 3 i wiatr 4. Po prostu nie chcę marnować tutaj i tworzyć jakichś bardzo dużych filmików. Obciążenie będą analogiczne, natomiast z przeciwnym zwrotem. Dobrze, przystępujemy do modelowania obciążeń. Jak widzicie, na końcu mojego brańcowania znajduje się tabela z wartościami obciążeń dla poszczególnych wiatrów. Wiatr 1, wiatr 3, wiatr 2, wiatr 4. To są zakresy, zgodnie z normą Eurocode, obciążenia wiatrem składane są na pewnych polach w naszym modelu. Tu taka schematyczna prezentacja, w jaki sposób zostało to zrobione. Także tutaj macie poszczególne zakresy oddziaływań naszego obciążenia. Widzimy, że przy wietrze wiejącym na ścianę główną naszej konstrukcji, czyli z kierunku jeszcze tylko spójrzmy, czy mamy taką pozycję właśnie jak zgodnie z globalnym układem współrzędnych, obciążenie wiatr 1 wieje z wartością minus x, czyli dokładnie takie położenie. Wracam jeszcze do tych obciążeń. Jak widzicie, mając na uwadze to opracowanie, ta ściana jest to ściana D, tylna ściana jest to ściana E. Ściany szczytowe są podzielone na trzy części, pole A, B, C. Ale jak widzicie, zakresy oddziaływania tych pól dla poszczególnych wiatrów, tutaj podane w metrach, no nie zawsze odpowiadają wielkościom naszych okładzin, abyśmy mogli bardzo fajnie i prosto rozłożyć to obciążenie. To jest coś, o czym mówiłem przy modelowaniu okładzin. To na pewno podział takiej okładziny, powiedzmy ściany szczytowej na cztery okładziny, jest lepszy, uważam, niż zamodelowanie tego jako jednej okładziny. Ale przystąpmy do modelowania obciążeń. Wiemy, że nasze obciążenie działa ze zwrotem minus x w globalnym układzie współrzędnych i w globalnym układzie współrzędnych i jego wartość to 0,388 kN na metr kwadratowy. Jest to wartość zaznaczona na czerwono, w związku z tym, że jest to parcie na ścianę, kolorem zielonym zaznaczone jest sanie. Czyli nasze pole D obciążamy w tym momencie, przechodzimy do wiatru W1 i klikamy obciążenie powierzchniowe w kierunku minus x z wartością minus 0,388. Y-ową wartość obciążenia kasujemy i na każdym naszym panelu przekładamy to obciążenie wynikające z parcia na ścianę. Natomiast ja tu mam coś mam ze scrollem, dlatego będę posługiwał się tym obrotem. Natomiast na ścianę E, czyli ścianę tylną, na ścianę tylną działa ta sama wartość obciążenia, natomiast z minusem, czyli to już jest wartość, która powoduje ssanie. Ten sam zwrot i dla każdego panelu, dla każdej naszej, przepraszam, okładziny wprowadzamy tą samą wartość. Wszystko super, wszystko świetnie, najłatwiejsze mamy za sobą, ale pojawia się podział naszych ścian szczytowych.
na trzy odcinki, na trzy zakresy. Pierwszy 2,8 metra, czyli nasze pole oddziaływań A, następnie pole B 11,2 metra i pozostałe, co zostanie z ściany szczytowej, czyli 10 metrów, nasze pole C. Wszystko super, ale zobaczcie, że w tym momencie nasza okładzina ma szerokość 6 metrów, więc jest za duża, aby przyłożyć to obciążenie do panela i mieć sprawę załatwioną. Więc musimy w jakiś sposób tą okładzinę podzielić na mniejszą część, dokładnie 2,8 metra, aby wytworzyć to pole oddziaływania, to pole obciążenia. W jaki sposób to robimy? Jeżeli wiatr wieje z tego kierunku, ja zawsze wykorzystuję elementy istniejące, a mianowicie zaznaczam sobie słupy, które znajdują się w narożach i dokonuję ich przesunięcia ze zwrotem minus x minus 2,8 po zecie i po y po zecie zostaje to samo, biorę wykonaj. I następny zakres, który będzie mi potrzebny, to jest 11,2, czyli rozkopiowuję dalej 11,2. Dzieje się to po prawej stronie i po lewej stronie naszej hali, gdyż to ssanie będzie działało na tą ścianę szczytową i na drugą ścianę szczytową z przeciwnym zwrotem. Wykonam. Jak widzicie, w tym momencie moja ściana szczytowa wygląda w taki sposób, czyli mamy tutaj dodatkowe słupy. Ale jak wyłączymy sobie ten pogląd profilowy, widzimy, że te słupy nie spotykają nam się z ryglami dachowymi, dlatego też jako elementy ograniczające do wydłużenia zaznaczamy nasze rygle dachowe. Edycja, wydłużenie i biorę sobie wydłużenie tych naszych nowo rozkopiowanych słupów w taki sposób, aby wyznaczyły mi one punkt przecięcia z naszym ryglem dachowym. To ja powiedziałem, to są tylko i wyłącznie elementy pomocnicze. Chcę je wykorzystać do rozłożenia obciążenia. Zwróćcie teraz uwagę, że moje obciążenie w polu oddziaływania A jest to ssanie po tej stronie budynku i po drugiej stronie budynku o wartości minus 1,065 z minusem, dlatego że jest to ssanie, natomiast tutaj i tak musimy to przełożyć na odpowiednie kierunki wynikające z globalnego układu w robocie. Dobrze, czyli widzimy, że to ssanie w tym polu A oddziaływania będzie ze zwrotem minus Y w globalnym układzie współrzędnym. W tej chwili korzystamy po raz pierwszy z obciążenia, które się nazywa obciążenie powierzchniowe jednorodne na konturze. Nasze obciążenie wprowadzamy z minusem, gdyż ma przeciwny zwrot do globalnego układu współrzędnych o wartości minus 1,065, minus 1,065. Dobra, minus 1,065. I definicja konturu. W tej chwili widzicie, że świeżo wstawiony słup pozwolił mi znaleźć punkt przecięcia i bardzo ładnie rozłożyć nasze obciążenie. To samo robię po drugiej stronie, tyle że oczywiście zmieniam znak na znak dodatni, gdyż będzie w tym momencie ssanie z globalnym układem Y-owym, osią Y-ową. Tu zalecam precyzję. Gdyby to była ściana, ta ściana szczytowa była bez spadków w dachu, wtedy bez problemu, bez wprowadzania tych elementów pomocniczych, zdefiniowałbym sobie kontur. Klikając tutaj, prostopadła i tak dalej. Ale jeżeli mam ten spadek dachu, ciężko mi jest rzeczywiście to obciążenie wprowadzić. Jak widzicie, w tym momencie wyłączę tylko wartości, wprowadziłem sobie obciążenie w polu A oddziaływań. W tej chwili pojawia się obciążenie w polu B. Obciążenie w polu B na 11,2 metra jest to obciążenie minus 0,761. Dobra, czyli teraz robimy podobną historię. Jesteśmy ciągle w obciążeniu W1. Najpierw deklarujemy tą stronę 0,761, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, i definicja konturu. No i tutaj znowu wykorzystujemy, mam jakieś problemy delikatne ze scrollem w myszce i coś mi tutaj przy obrotach szwankuje. Czyli ten słup, który znowu wprowadziłem świeżo, jadę do kalenicy i tu mogę sobie jeszcze złapać jakieś ze dwa punkty pośrednie, aby to obciążenie się fajnie
rozłożyło i klikam jeden z paneli, z jeden z okładzin występujących w tym obrysie obciążenia. I to samo robię dla kierunku drugiego, zmieniając znak. Zmieniłem znak, robię to samą historię. Klikam sobie ładnie, tutaj mogę dwa pośrednie punkty, kalenica, ten słup pomocniczy. Jadę tutaj, dół i zamykam nasze obciążenie, klikam element występujący w środku. No i dobra, wprowadziliśmy to, pozostaje nasz zakres oddziaływania, pole C. Pole C o wartości minus 0,533. Minus 0,533, definicja konturu i jedziemy sobie po definicji konturu. Zobaczycie też, ile zabawy będzie z dachem, gdyż tam podział dachu no jest trochę bardziej skomplikowany jak w przypadku ścian. Jeszcze bardziej skomplikowany. I tutaj zmieniając znak na dodatni, jedziemy z tym samym. Czyli robimy sobie ten nasz obrysik, dojeżdżamy do miejsca, gdzie mamy nasz pomocniczy słup i znowu zaznaczamy element występujący wewnątrz. W tej chwili od razu dokonujemy skasowania tych naszych pomocniczych słupów, żeby o nich po prostu nie zapomnieć i dalej gdzieś nie powielać błędu, bo one oczywiście wpływają na te rygle skrajne. I przyjrzyjmy się naszej konstrukcji w tej chwili z góry. Oczywiście te obciążenia może nie są jakoś super wygodne, page up, page down generuje zwiększenie, zmniejszenie, powiększenie tych wartości, tych wizualnie tych obciążeń. Zastanawiam się tylko nad zmianą kolorystyki tych obciążeń. Można to zrobić oczywiście w parametrach wyświetlania elementy, numeracja. Elementy, osie konstrukcji, elementy ruchome, siatki, węzły, wykresy, dane elementy, dane węzłowe, symbole podpór, elementy. No gdzieś mi to umknęło. W każdym bądź razie można tutaj znaleźć, można znaleźć tą kolorystykę obciążeń. Wydaje mi się, że to jest, jeżeli dobrze pamiętam, czyli dobrze pamiętam, to jest gdzieś tutaj, ale dobra, nie chcę się teraz na tym koncentrować, nie o tym traktuje ta lekcja, w związku z tym jedziemy dalej. Jak widzicie, obciążenie rośnie od naroża do wartości najmniejszej na końcu ściany szczytowej. Tu mamy parcie, ssanie ściany boczne. No dobra, załatwiliśmy dach, załatwiliśmy ściany, ale na ścianach no, historia się nie kończy. Robimy sobie zapis, lekcja 5.5, część pierwsza, bo będzie to podzielone, już widzę, na więcej części. Część pierwsza.